Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. Do gry sobie wracamy. I zagramy sobie dzisiaj łowczynią, tylko zanim sobie wejdę do tutaj naszego dungeona, kupię sobie coś od tego, od tej ośmiorniczki, meduzy, aliena, no właśnie, od tego gościa. Kupmy sobie ten pistolet plagi. Krew potwora czy gąbka? Krew potwora brzmi lepiej. Okej, okay. Dwie rzeczy sobie kupiliśmy. Zobaczmy więc, czy uda nam się je znaleźć, bo... No, mam nadzieję na to, że w końcu przejdę tą grę. Okej, okay. Lecimy z grubej rury. Mam nadzieję, że nie dostanę w pierwszym pokoju, bo już to było blisko bardzo. Oho. No dobra, dwóch rycerzy to wszystko? Naprawdę? Wystarczy ich tylko obiegać. No cóż, poza obieganiem trzeba jeszcze trafiać. A niezbyt mi to wychodzi. Ale wiadomo, rozgrzewka. Kurczę, że te książeczki na hita nie padają. A mogło być tak pięknie. Aha, ale kusza, trafiaj. Mam wrażenie, że kusza została jakoś znerfiona. Okej, tu mamy. A otwórzmy od razu w sumie. Broń Ice. A no, to jest broń na zwykłe pokoje. Aczkolwiek zostawię sobie tak czy siak na bossa. Gdybym nie znalazł żadnej innej broni. O nie. Matko, jak to kusza nie trafia. Masakrycznie. O! Dobra, dobra. Dwa trafienia pod rząd. Co tam pieseł? Pieseł, znać mi coś. Fajnego. Okej, okay, lecimy dalej. Oj. Dobra. Na razie jakoś wychodzi. Na dole jest sklep, chodźmy tu. Okej, dwóch przeciwników w pokoju, no to było ciekawe. Tu będzie już przejście do sklepu, a tu mamy nasz, no właśnie, pokoik z kominkiem. Mamy w razie czego serduszko w zapasie. A w sumie, jak już tutaj tapeczka jest. To otwórzmy. Może trafią się dwa klucze, może pójdziemy. Ale raczej będę chciał użyć naszych tutaj kluczy. No tak, Ice się przecież odbija. Tylko może... A, on już jest przeładowany, jak sobie go zmienię. No to ciekawe. W ogóle wybiorę sobie... te bronie, żeby pod kontrolem się zmieniały, żeby wszystko się tak nie losowało po prostu. I lecimy naprzód. Zauważyłem, że jeżeli wymienimy sobie broń w ten sposób, to niektóre bronie po prostu się automatycznie przeładowują, a tu jest ktoś, no właśnie, kto może dać mi kasę. Ponieważ mam serduszka w zapasie. Księga o anatomii skrzyń. Ciekawe co robi. Kupię. Kupię, bo mogę. Skoro mamy te dwa serduszka w zapasie, to tak. Oddamy ci tego trochę. 27. Ile kluczyk kosztuje? 25. No to perfekt.
Wypłacimy sobie jedno serduszko, bo czemużby nie? I zajrzymy do naszej tutaj skrzyni. A w niej jakiś efekt na pociski. Pociski wstrząsowe. Okej. Okay. To może się kombić ładnie ze szybkostrzelnymi broniami, jak najbardziej. Mapa obszaru. Mapa już dowiedziałem się, że jest kijowa straszliwa. 20. Ile dostanę za ten? Za oddanie? Nie wiem, czy się opłaca. Podobno kiedyś w grze można było sobie farmić kasę właśnie w ten sposób, że kupujemy serduszko tylko po to, by je sprzedać za więcej. O, to już? O, nie no, świetny, świetny pokój. Polecam. Okej. Okay. Czyli tak, na walkę z bossem bierzemy Ace raczej. I mamy mewę. Na dosyć otwartym polu. Oho. Gdzie ona jest? Tutaj. Oj, dostałem sobie. Nawet nie zauważyłem kiedy, jak. O. No nie, no. Naprawdę? Na mewie tak oberwać? Toż to wstyd. O, o. Dobra. O, jak ładnie w gnieździe siadła. Ale ja oberwałem. Kurczę. Jednak bossowie w tej grze to są... trudni. Korsarz. No dobrze. Będzie coś na raczej zwykłe pokoje, bo korsarza wątpię, że będę używał na walkach z bossem. Wypłać mi to serduszko. Powiedzmy, że jakoś to wyszło. I na następnym piętrze chcę używać właśnie tych dwóch broni. Lecimy dalej. Piętro drugie, czyli właściwy do Giver. Let's go. Okej. Okay. Dobra, może to się jakoś skombi jednak. Bo widzę, że te korsarze latają długo. Oho. W przypadku tego przeciwnika akurat może być ciężko. Albo nie. Widzę, że ten przeciwnik wyjątkowo dał ciała. O kurczę, ile można cię bić. Umrzej. Dziękuję. Nareszcie, w końcu. No, korsarz ma aż 200 pocisków. Ja się zastanawiam, po co tego aż tyle? W ogóle jaki marny sklep. Skoro... bije tak mało, ja wolałbym, żeby korsarz... No właśnie, co mieliśmy tutaj ziomkowi przynieść? Ale teraz sobie przypomniałem dopiero o nim. 3 klucze i 120... tego... kasy. Łusek. Na czym to ja... Aha, po co korsarzowi aż 200 amunicji, skoro strzela tak powoli i dosyć słabo na dodatek? A, bo ja mogę w ogóle o wiele szybciej tym strzelać. No dobra, postaram się w takim razie szybciej strzelać, nie będę go traktował jako ciężkiej broni. Oho, no to świetnie. Jest, ej. To nie było złe w sumie. Też oberwałem aż 2 razy. Jen, ile? O halo, przecież ci przeciwnicy mnie tutaj zarąbią momentalnie. Okej, okay, dobra. Mało się tam serduszko leży.
Weźmy je. O! Ale skrzynię prawie zniszczyło. I tak chyba nie będę jej otwierał, myślę. Co u ciebie? Beczka. Hehe, beczka śmiechu. Pistolet plagi jest, o! Mikstura ołowianej skóry. Wezmę. To może dać mi szansę przeżycia dłużej. Jesał, coś ty tu robił? Czy w ogóle tutaj może być jakiś sekret? Rozwali skrzynię? Rozwaliło skrzynię, dostałem. Kamień w łon szklany. To tak trochę średnio. Zaraz pewnie go... Oho, stracę. O, no nie, no. Dobra, te korsarze ładnie dają radę z tym efektem na pociski. Jeżeli dużo ich wystrzela, oczywiście. Tylko tracę za dużo zdrowia, muszę się skupić na unikaniu. Bo tutaj celować w sumie nie muszę. W przypadku tej broni akurat to jest prawie że zbędne. Okej, no jest w stanie strzelać szybko. I właśnie tak powinno się z tej broni strzelać. To nie jest mimik, otwórzmy. Co to jest? Buty owada, ojej. Co robią buty owada? Nie. No. Amo no Nikon, poproszę. Tak, pistolet plagi, krew potwora, tak to wiem. Co mi to dwa? Tworzą chmurę. Podczas wykonywania uniku. Oraz zapewniają odporność na truciznę, więc bardzo fajnie. Czemu użył mi się przedmiot aktywny? No nie, no użył mi się przedmiot aktywny, ale kicha. Okej. Daj mi skrzynię. I co my tu mamy? Śnieżkotron i... Serduszko. Śnieżki zachowam sobie na bossa. Weźmy sobie taki zestaw broni. Na ciężko lecimy. Łapanie. Ojoj. To był zły dobór broni. Moment. Bardzo zły dobór broni. Wezmę sobie może Ice'a. Tak, o niebo lepiej. No, co? A no tak, muszę pamiętać o tym, że teraz rozlewam sobie truciznę, gdziekolwiek. I w sumie tak nie mam zbyt wiele amunicji. Trochę mnie to martwi. Wystrzelamy się z Ice'a. No właśnie, sobie przypisywałem jeszcze inny przycisk pod przeładowanie, nawet o tym zapomniałem. No tak dawno nie grałem, że zapomniałem, no, w sumie logiczne. Dobra, zajrzymy tu na dół jeszcze. Znaczy, dasz się załatwić mi w ten sposób. Heh. O! Okej, okay. No teraz jak najbardziej chciałbym kluczyk. Umrzyj, zanim wystrzelisz. Ej, ten Ice jest dobry do zdejmowania tych najgorszych kostek. D20, jak ja to nazywam. Okej, okay, na bossa weźmiemy sobie śnieżki oraz kuszę. Śnieżki i kusza. O, a to fajnie będzie działać. Haha, ja jestem odporny. I co teraz?
i ma tak główny atut bossa zamienić po prostu na niemożliwe mu do użycia. O, uwaga! Nie berbi, skup się. Spacja! Czemu? No nie. A no w sumie, mając ołowianą skórę, ja niepotrzebnie unikam w ogóle tych pocisków, tylko mogę je wszystkie... Kurczę. Ale obrywam, a miałem nadzieję, że zrobię to bez damage'a. Śnieżkotron jest fajny, szybkostrzelny, ale wydaje mi się, że coś mało bije. Więc postarajmy się tak spowolnić naszego tutaj bossa. O, padła. I w sumie bardzo to... O, HP up. Dobrze. Mamy HP upa. Nieźle. Lodowe serce nawet nam ułatwi sprawę. Ale nie mamy klucza. Gdzie był sklep? Biorę się jeszcze do sklepu w takim razie. Kupię sobie ten kluczyk. I gdzie jest najkrótsza droga? Tutaj. Zobaczymy, co w skrzynce. Open. O nie, denerwująca notka. Ale w sumie, no dobra, będzie na przyszłość. Gdzie ja znalazłem? Tu. Poproszę. I nie mamy jak znaleźć secret roomu, więc idziemy dalej. Piętro numer trzecie? Tak? Kopalnia prochu? Czarnego prochu. Weźmy śnieżkotron i korsarza. O! Dobra. Widzę, że zwykłych przeciwników bardzo to spowalnia, ale... Już niekoniecznie akurat bossów. To jest fajna taktyka, żeby nie marnować amunicji. Chodź tu. Wracaj tu, tchórzu. Mam cię. Oż, kurczę. Zabierę te czachy ode mnie, co jest? O nie. Okej, jedna padła. Tam jeszcze. Dobra, mamy to. Zabiera się ode mnie. Jeszcze jeden przeciwnik. Dobra, nie toperze kamikadze. W sumie padły szybko. Jeseł, czy ty mi coś w ogóle dałeś? Dobra, lecimy. Oho. Tu będzie problem. Jakim cudem nie dostałem? Powie mi to ktoś? Czy nie bardzo? Pociski mnie ścigają. O, kolejny klucz. Amunicja! Aleluja. Śnieżkotron. Okej. Okay. Nawet fajnie się strzela z tego działa. Ale fajnie by było, gdyby większe damage to jednak zadawało. Bo tak nie one-shotować tych podstawowych mobków to trochę lipa. Nie ukrywam. No dobra, lecimy w takim razie tu na dół. I co my tu mamy? Pająka już słyszę. I pająka też tutaj mam. Dobra, w sumie strzelaj. Strzelaj ile wlezie. Po to ma tyle amunicji, żeby z tego strzelać ile wlezie. O, wow.
przeciwnik bardzo wrażliwy na ogień. Wszystko mu się spaliło. Ło, jak ja tu nie dostałem. Znowu nie wiem. Od niego oczywiście musiałem dostać. Dalej lecimy zatem. Okej, czy będziemy walczyć z czołgiem? Ostatnio chyba myślałem nad tym. Czy ci żołnierze oznaczają po prostu walkę z czołgiem? I w końcu nie wiem, czy to się sprawdziło, czy się nie sprawdziło. Nie pamiętam. Trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć ten eksperyment. A tu mamy skrzynkę. Skrzynkę nie mimika, bierzemy oczywiście. Stinger! Tak, przywołuje nam nasze ukochane pszczółki, które dewastują po prostu bossów. Więc... no. Już wiemy, jaką bronią będziemy walczyć z bossem. O, mamy nowy przedmiot, ale nie stać nas. A tu są tanie ceny, tylko ślepak za 14, strzelba pełna miłości. To bym tak bardzo chciał kupić. Gwiazdkę już nie do końca. O, o, co jest? Haha, podła się. Dobra. Lecimy. Tutaj. Szukamy drugiego treasure roomu. Co to za przeciwnik? What? I czemu dostałem od niego? To jest drugie pytanie. Dobra, nasza sytuacja z HP-kiem nie jest do końca dobra, więc trzeba chyba zacząć siedzieć cicho i bardziej skupiać się na grze. Nie pal się. Aha, tu nic nie ma. No to świetny pokój. Lecimy dalej. Okej, wybuchaj sobie. Dobra, widzę, że po prostu korsarz jest fajną bronią, tylko nie umiałem jej używać. Na taką siekę, jaką ona tutaj robi, on, korsarz. No zobaczcie, co tu się dzieje. No jeszcze z tym efektem na strzały to już w ogóle coś bajecznego. Tutaj możemy jeszcze pójść. Wybierzmy się. Zatem. I tu będzie nasz treasure room? Tak, tu będzie nasz treasure room. I pokój specjalny. Nie ze Stingera chociaż. I ja bym się wstrzymał z tą skrzynką. O, może jeszcze strzelbę pełną miłości uda się zakosić. Stinger i... mrozik. O, a jednak pan Cthulhu tutaj na nas czeka. Gdzie on jest? Okej, pszczółki plus spowolnienie ładnie na niego podziałały. Wo. Mówiłem, że nie lubię tego bossa. Ponieważ jest strasznie silny. Co on robi? Aha! Dostałem znowu. Chyba muszę uciekać od tego. Czym prędzej. Miło by na pewno było pokonać tego bossa, bo jeszcze nigdy go nie pokonałem. Macie, łapcie. O kurczę, znowu to. Dobra, to są takie kamikadze, widzę. Aha, te pociski będą się odbijać. Szczerze liczyłem, że ten Stinger zrobi większą robotę.
strzelamy może tylko z niego. Będzie może lepiej. Im mniej będę musiał się wychylać na ojoj, tego bossa. Ojoj. A, one stoją. One stoją w miejscu. Już nie. A. Dobra, jeszcze żyję. Jeszcze żyję i trochę pożyję. Okej. M1911 klasyk. No, no dobra, bardzo klasyczny. Same pistolety dostajemy, no to jest... Co dostałem z tamtej skrzyni? To jest pytanie. A, nie jesteśmy nawet na tego, na Obrękaną Miłości. Tu dostaniemy jakiś przedmiot, co to jest? Zwiększy szybkostrzelność, o! Nawet? Nie narzekam. 63, no kurczę, minimalnie. A tu? Też 63, no nie. Czemu? Możemy jeszcze sobie ewentualnie z jakiejś broni poszukać secret roomu w jakichś oczywistych miejscach. Tu sprawdzałem. Tutaj może coś gdzieś? Chyba nie. Tutaj? Nie no, tutaj wątpię. Tutaj na pewno nie. Tu może jakiś taki pokoik. Też nie. W sklepie sprawdźmy. Nie ma. Okej, okay. No dobra. W takim razie korsarz i śnieżkotron i lecimy na kolejne piętro. Uroczysko. O tyle to już sami znamy. Oho, zaczynają się ulepszani wrogowie. Nawalajmy w sumie z korsarza. Ej, ziomuś. Ziomuś. Przestań wzmacniać. Co je? Co to było? O, come on. Co tu się dzieje w ogóle? Zostaw mnie, ty cosiu. Takiego maga chyba pierwszy raz w ogóle spotkałem. Oho, szkielet. Czyli już wiem, co będę robił przez całą tą walkę w pokoju. Krył się za osłonami, że ciasta. Nie no, kto wymyślił takiego odpornego przeciwnika? Dobra, zmieńmy broń, bo... O, akurat padł. Aż mi szkoda pocisków na niego. Serio, taki wytrzymały. Tu? Coś tu siedzi, jeszcze nie wiem co. Dobra. W korsarzu fajne jest to, że mogę po prostu bić na oślep. I zawsze i tak coś trafię. Serduszko zbawienie, super. Może jak się uda, to nawet piętro dziś odwiedzimy. A ja chyba nawet na tym piętrze nie doszedłem do bossa. A nie mogę otworzyć, bo nie mam kluczy. No to kiepsko. O nie. O ty, pało, zabierę mi się. Okej, okay, idzie nadzwyczaj dobrze. Pomimo, że cały czas też obrywam. O nie. Tutaj to będę musiał śnieżkotronem się pobawić. Co tam tak strzela? Co jest? Więcej pocisków się nie da przez tą dziurę wlatywać?
sumie... Ej, ten korsarz w sumie uratował mnie w tym pokoju. Tak, nie chcę przechwalać, ale uratował. Dobra, weźmy bazówkę w takim razie. I zwykła broń. Nie, bazówka i... Ice? 10 pocisków, no to nie. Bazooka i... Niech będzie ta zwykła broń. Okej, szanujmy pociski. Ile tylko wlezie. Oho, ten przeciwnik. On strzela przez ścianki. Właśnie, ja muszę wykończyć tego przeciwnika, gdzie on jest. Ale ogromny mu się pokój trafił, naprawdę. Ogromny, czyli najgorszy pokój dla tego przeciwnika, ponieważ ja raz muszę go pokonać. No i dwa, muszę go znaleźć. O, tu pobiegła jego kopia. Dobra, widziałem. I teraz gdzieś tu. Dobrze. O kurczę, ej, wracaj! No nie! Co jest? Padł. No w takim pokoju to naprawdę ten przeciwnik może wiele. Założymy się, że ktoś taki jak ty nigdy nie oczyści kolejnej sali z wrogów, nie otrzymując żadnych obrażeń. Udowadnij. Okej. Łatwy pokój, proszę. Okej, dobra. Oho, już przeklęty przeciwnik tutaj widzę, biega. Nie wiem, czy ten Stinger jest najlepszym wyborem w tym przypadku. Okej. Jej, udało się. Oddawaj hajs. Tak, tak, mam coś na ciebie. No to dawaj. Pierścień ochrony przed ogniem. O, no świetnie. No to jestem już odporny na ogień. Kusza. No, bardzo mało amunicji. Czy jest amunicja do kupienia? Rozbijacz. I niedokończona broń. Kluczyk też mi się przyda. Czy tu będzie broń? Proszę powiedzcie. Tryb bitwy, o nie. Bardzo słabo, nie umiem tego używać. Kupmy jeszcze jeden klucz. I chodźmy po prostu dalej. O nie, a ci przeciwnicy? Ja ich już prywatnie widziałem, nie wiem czy na serii się pojawiali. Oni łapią. Co jest, od czego ja obrywam? Łapią nasze pociski i używają ich przeciwko nam. Jednocześnie przez chwilę będąc totalnie niezniszczalni, pojawiła się tu śmierć. Czyżby to była sugestia, że to jest miejsce mojej śmierci? Chyba tak. Hyc. Gincie proszę. Jest ochronka, cokolwiek. Dobra. Aha, mam 3 pociski w magazynku. Okej. Okay. O! Od czego dostałem? No nie, od tego... No, come on. Tak jakby za bardzo chyba skupiam się na... strzelaniu. No właśnie. No totalnie nie patrzę na swoją postać. Jakoś tam czasami staram się unikać, ale za mało. Za mało staram się unikać. No dobra, no. Szkoda, że nie doszliśmy do tego bossa na 4. poziomie. Ale no, już coraz dalej dochodzę. Oto jest progres. Więc ja się cieszę i dziękuję wam w takim razie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu, może w końcu się uda przejść. No i cześć.